To pora już poklachać z naszym gościem pływadło. No, zaniosło z nosem daleko, bo nad ojczysty brzeg. A tam oczywiście Paweł Siluksteiner, którego to witam gorąco, witam serdecznie. Pawle, jak się tam masz u siebie? Witam serdecznie Sebastianie i witam oczywiście wszystkich moich ukochanych widzów Listy Śląskich Szlagierów. To niebywałe wyróżnienie dla mnie, że właśnie przez tą drogę internetową mogę być z Państwem. Tęskniłem bardzo i cieszę się, że jesteśmy razem. Zapytałeś, co u nas, tak? Tutaj, nad ojczystym brzegiem. Nad ojczystym brzegiem, proszę Państwa, pogoda bardzo zmienna. Mogę powiedzieć, że dla mnie najchętniej tak by było słońce, bardzo silne, ale w związku z tym, że wiem, że w kraju jest susza, to dla wszystkich rolników życzę jak największej ilości opadów, a dla wszystkich miłośników Listy Szlagierów, żeby w sobotę i w niedzielę zawsze świeciło słońce. Dziękujemy Ci za ta prognoza pogody prosto z nadmorza, ale powiedz mi, Paweł, jak Ty ten czas teraz przeżywasz? Nie wiem, sprzątasz, gotujesz, porządkujesz. Co robisz w tym wolnym czasie? Wszystko, Sebastian, robię tak, jak powiedziałeś, może oprócz sprzątania, bo tak za bardzo nie mam siły, chociaż do mnie zawsze należało czyszczenie łazienki, robię to raz w tygodniu, ale drodzy Państwo, oddałem się takiej swojej pasji kulinarnej, ponieważ po szkole podstawowej zdałem egzaminy do technikum hotelarskiego, dostałem się, skończyłem to technikum, z czego się bardzo cieszę, dlatego że dzięki temu potrafię gotować, po śląsku warzyć. Bardzo lubię to, bardzo lubię piec, smażyć, no po prostu wszystko zapiekać, co jest po prostu związane z kuchnią. Nie ma dla mnie tajemnic, łącznie, drodzy Państwo, z pieczeniem tortów. Ja bardzo często, żeby być z Państwem, informuję na Facebooku, pokazuję, co robię, więc jest to prawda. Moja żona zawsze mówi, nie wstawiaj tego na Facebooka, broń Boże, bo powiedzą, że ja już nic kompletnie w domu nie robię, tylko Ty się tym zajmujesz. Ale oczywiście są to wybiórcze potrawy, tak, oczywiście moja żona zawsze nakrywa do stołu i przygotowuje smaczne potrawy. A ja się nie mogę doczekać, Sebastianie, kiedy już będzie można przyjechać na Śląsk, do studia Listy Śląskich Szlagierów. Mam nadzieję, że również w szlagierowej kuchni coś fajnego uważymy. No właśnie, słuchaj, bo to tak może trzeba by tobie zrobić taki test kulinarny, czyli czy będziesz umiał zawinąć rolada, czy będziesz umiał zrobić odpowiednio dziurka w kluzce, bo wiesz, trochę już czasu na ten Śląsk jednak jeździsz, no i powinieneś już takie wszystkie te tajniki znać. 5 lat jeżdżę, drodzy Państwo, na Śląsk i powiem Państwu szczerze, że zawsze jak goszczę w śląskich domach, zawsze jest tradycyjny obiad, bez względu na to, czy to jest wtorek, czy sobota, czy niedziela, to zawsze śląskie gospodynie witają mnie bardzo serdecznie nudel zupą przede wszystkim. Oczywiście są pluchy, modrą kapusta i oczywiście są rolady. Drodzy Państwo, i pamiętam, że w ciągu jednego dnia byłem proszony w 3 miejsca, no i za każdym razem powtarzał się ten obiad. W związku z powyższym nie sposób byłoby odmówić wspaniałym gospodyniom, bo tak jak Państwo wiecie, śląskie gospodynie są najlepsze. W związku z powyższym zawsze trzeba to podnieść. I muszę Państwu powiedzieć, że mało tego, że zjadłem obiad składający się z 2 dań, to do tego oczywiście, jak to na Śląsku bywa, musiał być kołocz, musiała być kawa i, drodzy Państwo, tak w 3 domach, a potem przyjechałem jeszcze do Rudy Śląskiej, gdzie zawsze stacjonuję, a tam czekała kolacja. Więc zawsze jak przyjeżdżam ze Śląska, to jestem, słuchajcie, o 5 kilogramów do przodu. Paweł, to wiele poradzisz takich kluzek zjeść? Takim moim rekordem, pamiętam, w Żuchowie jadłem, jak byłem w Żuchowie na imprezie koncertowej, poczęstowano mnie tam i zjadłem 8 kluch, ale powiem Państwu szczerze, że one były bardzo, bardzo, bardzo duże. W związku z... A, i mało tego, jeszcze zawsze, Sebastian, widzisz, jak ja pamiętam, zawsze na tych kluchach znajduje się zołza. No, zołza musi być obowiązkowo. No, bez tego ani rusz. Oczywiście. Bez tego ani rusz prawdopodobnie. Słuchaj, po to jest ta dziurka w tej kluzce, żeby jak najwięcej tej zołzy tam wlazło do środka, wiesz?
To o to chodzi, żeby im większa dziurka, tym jest lepiej. Paweł, ale słuchaj, obecnie panuje pandemia. Są my w takich, a nie innych obostrzeniach i w takiej, a nie innej sytuacji się znajdujemy, ale też wiemy, że na twoja twórczość ta pandemia troszkę miała wpływ, bo ona przeszkodziła ci w produkcji kolejnego numeru. Tak. Drodzy Państwo, w momencie miałem 6 kwietnia, zresztą nawet już w marcu, pod koniec marca pojechać do Torunia, by nagrać dla Państwa piosenkę. Jest wspaniała muzyka, wspaniały tekst, ale z racji właśnie, jak Sebastian wspomniał, na pandemię, oczywiście wyjazdy były odwołane. Drodzy Państwo, nie mogę się doczekać, kiedy będzie można się spokojnie przemieszczać, kiedy nagram dla Państwa tę piosenkę, bo piosenka jest naprawdę melodyjna, cudownych rytmach. Tak jak zawsze, będąc w studiu Listy Śląskich Szlagierów, zawsze mówiłem, że będą to disco szlagiery, bardziej taneczne piosenki niż na mojej pierwszej płycie. I to będzie piosenka, proszę Państwa, związana z wakacjami. No właśnie. To będzie wakacyjna piosenka. Właśnie, chciałem o to, Paweł, zapytać, czy to jest taka produkcja już na lato? Na lato, tak. Wyobraź sobie, Sebastian, że teraz w połowie maja miałem jechać do Chorwacji z Listą Śląskich Szlagierów, żeby zarejestrować ten teledysk, ale niestety, no wiadomo, nie możemy pojechać. W związku z powyższym zostanie nagrany niedaleko mojego domu, a tak można powiedzieć 600 metrów dalej, bo mieszkam nad samym morzem, dosłownie nad samym morzem. Jest tutaj przepięknie, czekamy na bardzo fajne słońce, czekamy, aż będzie naprawdę tak wizualnie ciepło, żebyście Państwo, oglądając nawet, czy w październiku, czy w listopadzie, czy w grudniu, mogli poczuć ten powiew tego świeżego powietrza w całej Polsce. Oczywiście. Paweł, słuchaj, bo ćwierkają tak po leku wróbelki, że przed Tobą bardzo obiecujący sezon nagraniowy. Bo z tego co wiem, to otrzymał, że jest zgoda pewnego chorwackiego twórcy na wykorzystanie jego utworów. I teraz chciałbym się dowiedzieć, słuchaj Paweł, chciałbym się dowiedzieć, co to za twórca, to jest bardzo dla mnie ważne. No i przede wszystkim chciałbym się też dowiedzieć, jakie to będą utwory, co Ty z tym zrobisz, Paweł? Drodzy Państwo, bardzo mocno ucieszyłem się, gdy odczytałem wiadomość od producenta muzycznego i autora tekstów jednocześnie z Chorwacji, pana Roberta Pilewicz, który skierował do mnie zapytanie, dlaczego ja jeszcze nie śpiewam nic w stylu chorwackim. Ja się bardzo ucieszyłem, zawsze chciałem takie piosenki śpiewać, ponieważ one są bardzo melodyjne. Oczywiście nawiązałem kontakt z panem Robertem, pan Robert przesłał mi zgodę na te piosenki. Wykonuje te piosenki bardzo, bardzo znana artystka chorwacka Lidia Bacic. No można powiedzieć, że możemy ją tutaj też porównać na naszej scenie muzycznej nawet do pani Beaty Kozidrak. Będą to dwie bardzo fajne, dynamiczne piosenki. Jedna to będzie, tytuł chorwacki podaje, Wozaćka do Spała. To będzie piosenka o samochodzie, a druga piosenka będzie miała tytuł Whisky Daj. W związku z powyższym... Bardzo mi się podobają obydwa tytuły. Bardzo mi się podobają... Tak, ale... Bo wiesz czemu, Paweł, bo patrz, o samochodzie już znam jedna piosenka, 4/18 w moim samochodzie, bardzo dobry numer i bardzo dobrze się zapowiadający, a o Whisky grupa Jam też numer zrobiła, więc jest już taki zaczątek i taka fajna droga ku temu, że mogą to być przeboje. Ale nie boisz się, Paweł, tego, że ktoś ci powie, no ja, wszyscy my już śpiewamy tutaj po chorwacku, jeszcze Siluk będzie śpiewał po chorwacku. Oczywiście, drodzy Państwo, że człowiek zawsze ma jakieś obawy, ale ja zawsze kierowałem się własną intuicją, dlatego pierwsza płyta, którą nagrałem właśnie w 2015 roku, która była dedykowana właśnie i promowana na Śląsku, miała całkowicie inne rytmy, bardzo liryczne teksty, były również komediowe teksty, a teraz, kiedy już mam nagraną praktycznie drugą płytę, gdzie Państwo już mogliście niektóre piosenki
usłyszeliście śląskich szlagierów, dołączę właśnie jeszcze takie dwie, trzy piosenki, które mam nadzieję i wierzę w to, spodobają się tak Sebastianie, jak ostatnia piosenka, która bardzo często gości na Facebooku. W tej chwili ma 60 tysięcy odsłon, a mówię o piosence Jeśli kochasz tak bardzo. Tę piosenkę napisałem sam. Aranżer oczywiście z Gdańska, który naszą tutaj tą drugą płytę dla Państwa muzycznie przygotował. I drodzy Państwo, chcę właśnie podziękować za to, że dzwonicie, pytacie w mailach, w wiadomościach, kiedy będzie teledysk. Ale to wszystko, drodzy Państwo, właśnie zależy od czasu i od tego, jak będą dalej układały się sprawy z tą pandemią, bo wtedy przyjadę do Listy Śląskich Szlagierów i na pewno nagramy ten teledysk. Ale jeszcze jak mogę coś wspomnieć... Możesz, powiem, proszę, proszę, proszę. O tych chorwackich, matko mi, nie można aż zatrzymać, Sebastian, wiesz, bo ja się tak myślę, że jestem z tobą, jestem z państwem, z Listą Śląskich Szlagierów. Drodzy Państwo, przede wszystkim piosenki, te chorwackie, które nagram, będą wesołe, będą radosne i bardzo bym chciał, żeby do tego projektu dołączyć moją serdeczną przyjaciółkę, którą Państwo doskonale znacie, która akurat w tej chwili właśnie znajduje się na czołowych miejscach Listy Śląskich Szlagierów, a mowa oczywiście o Sylwii Drzewieckiej, która będzie u mnie w Gdańsku, przyjedzie na kilka dni i mam nadzieję, że ten czas wykorzystamy właśnie na to, żeby nagrać tę piosenkę, choć jedną, tą chorwacką, i żebyśmy wspólnie nagrali teledysk. Bardzo bym sobie tego życzył, ponieważ Sylwia jest wspaniałą przyjaciółką i mimo, że występujemy na jednej scenie, mimo, że mamy praktycznie tę samą publiczność, nigdy między nami nie było ani zawiści, ani zazdrości. Paweł, jakbyś potrzebował tam kogoś do noszenia bagaży po Chorwacji, dzwoń. Bo wiesz, spoko. Drodzy Państwo, ja obiecuję, bo Sebastian to jest naprawdę super hop i przede wszystkim jak mówi, to mówi zawsze. To ponosi. I tu Ci, Sebastian, chcę bardzo serdecznie podziękować, bo byłoby naprawdę mi bardzo miło, gdybyśmy mogli się wszyscy przemieszczać i wszyscy się moglibyśmy się spotkać na tej szlagierowej herbacie u Was w Katowicach, bo to jest naprawdę niesamowita atmosfera, kiedy jestem. Ale teraz powiem Państwu szczerze, że mimo, że jestem w swoim pokoju gościnnym, to szczerze Państwu powiem, że czuję się tak, jakbym był właśnie w Katowicach, Liście Śląskich Szlagierów. I to nas bardzo cieszy, Paweł. Wielkie dzięki Ci za to, że w taki, a nie inny sposób mogliśmy się spotkać, trafić razem. Życzę dużo zdrówka, trzymaj kciuki, no i czekam na wieści przed tym wyjazdem do Chorwacji. Bardzo, bardzo Państwu dziękuję. To był dla mnie ogromny zaszczyt i wyróżnienie. Pozdrawiam Państwa bardzo. Dbajmy, kochani, o zdrowie, byśmy jak najszybciej mogli się spotkać. Z Gdańska dla Państwa Paweł Ziluk-Steiner. No, to się sum pożegnął ten synek, a co innego zrobić? O, właśnie. Paweł Ziluk-Steiner moim i Waszym gościem teraz był.